Proszę was, pomódlmy się na początku do Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, uwielbiamy Ciebie, który jesteś obecny w naszych sercach. Prosimy Cię, otwieraj nasze serca na Twoją łaskę, na Twoją moc, na Twoją obecność. Prosimy Cię, przyjdź i dotykaj naszych serc. I dokonuj w nas dzisiejszego wieczoru tego, co Ty sam chcesz w nas dokonać. Przyjdź, Duchu Święty, i zabierz wszelkie przeszkody, które są w nas i nie pozwalają nam słuchać i słyszeć Twojego głosu. Przyjdź, Duchu Święty, i spraw, żebyśmy wszyscy wyszli dziś z tego spotkania odmienieni, żebyśmy doświadczyli mocy Twojego miłosierdzia. Prosimy Cię, przyjdź, Duchu Święty. Amen. Zaczynamy nowy rok naszych spotkań przy sercu Jezusa Miłosiernego. Jesteśmy ciągle jeszcze w roku duszpasterskim, którego hasło brzmi: jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. I już niedługo od tegorocznego Adwentu rozpoczniemy rok w mocy Bożego Ducha. I stąd właśnie temat naszych spotkań. Miłosierdzie w mocy Ducha Świętego. Dzisiaj zaczynamy właśnie ze świętą Faustyną, tą, która doświadczyła mocy miłosierdzia i która pozwalała się w swoim życiu prowadzić Duchowi Świętemu. Nie znajdziemy w dzienniczku wiele fragmentów, które mówią wprost o Duchu Świętym. Jest takich fragmentów około 40 na 1828 akapitów, na które podzielony jest dzienniczek, więc to nie jest dużo. I kiedy się zastanawiałam, jak w ogóle się zabrać do tego tematu, modliłam się, czytałam dzienniczek, to co Kościół mówi o Duchu Świętym, patrzyłam na swoje życie, na to, jak Duch Święty działa w Kościele, to odkryłam, że właściwie trzeba by było cały dzienniczek, strona po stronie, punkt po punkcie rozważać, bo to wszystko, co Faustyna zapisała, to wszystko, co przeżyła, to było działaniem Ducha Świętego w niej, w innych ludziach, w Kościele. I potwierdzeniem tego, że to było działanie Ducha Świętego, jest to, że to, co Faustyna zapisała w dzienniczku, oddziaływuje dzisiaj na nas. Gdyby to były jakieś czysto ludzkie zapiski, pamiętniki, to kto by to dzisiaj czytał? A jestem przekonana, że wielu z nas, a może nawet wszyscy, jak tutaj jesteśmy, moglibyśmy dać świadectwo, jak przez jakieś słowo z dzienniczka Duch Święty nas zainspirował, poruszył, pobudził do przemiany, do nawrócenia, leczył rany naszych serc, objawiał prawdziwe oblicze Boga, Boga Miłosiernego. To wszystko jest działanie Ducha Świętego w nas. To, że tu jesteśmy, to też jest dzieło Ducha Świętego. On jest w nas. Duch Święty jest w nas i jest nieustannie działający w nas. A wszystko, co Bóg działa, co czyni dla człowieka, jest miłosierdziem. Duch Święty, to, że On jest nam dany przez Ojca, to jest miłosierdzie Boga dla nas. I On jest mocą Boga działającą w nas, a to jest moc miłosierdzia. I największe objawienie miłosierdzia Bożego, jakim jest męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, to jest dzieło Ducha Świętego. Mówimy w kredo, że Jezus za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. W Ewangeliach czytamy, że namaszczony Duchem Świętym idzie i głosi Królestwo Boże. Mocą Ducha Świętego uzdrawia, czyni cuda. I kiedy umiera na krzyżu, oddaje Ducha. I po trzech dniach w mocy Ducha Świętego zmartwychwstaje, żeby potem posłać Ducha Pocieszyciela do uczniów, także do nas. Bóg okazuje nam miłosierdzie w mocy Ducha Świętego, który jest Duchem Jezusa. Zbawił nas
z miłosierdzia swego, przez obmycie odrodzenia i odnowienia w Duchu Świętym. Czytamy w liście do Tytusa. I to miłosierdzie w mocy Ducha Świętego widzimy też tak szczególnie w tym obrazie Jezusa Miłosiernego. Jest tam widoczny Duch Święty. Te dwa promienie wytryskujące z serca Jezusa, to jest krew i woda. I one są symbolem sakramentów, darów i łask Ducha Świętego. A sakramenty działają w nas tylko i wyłącznie mocą Ducha Świętego. I przejrzałam sobie obrzędy poszczególnych sakramentów i w każdym z nich wołamy o Ducha Świętego. Sakrament chrztu. Módlmy się, aby Wszechmogący Bóg obdarzył to dziecko nowym życiem z wody i z Ducha Świętego. Sakrament bierzmowania. Boże Wszechmogący, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela. Sakrament małżeństwa. Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Sakrament kapłaństwa. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, daj tym swoim sługom godność prezbiteratu, odnów w ich sercach Ducha Świętości. Sakrament namaszczenia chorych. Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże Ciebie łaską Ducha Świętego. I te, które przyjmujemy najczęściej, sakrament pokuty i pojednania. Za każdym razem w rozgrzeszeniu słyszymy takie słowa. Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I Eucharystia, gdzie kapłan modli się. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wszystko, co Bóg nam daje, miłosierdzie, które nam okazuje, otrzymujemy w mocy Ducha Świętego. Święta siostra Faustyna nazywa Ducha Świętego duchem miłości i miłosierdzia. I w Trójcy Świętej Duch Święty jest miłością Ojca do Syna, Syna do Ojca. A ta miłość wobec człowieka zawsze jest miłosierdziem. Znacie ten fragment z Listu do Rzymian, rozdział 5, werset 5. Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. I kiedy ksiądz błogosławiony, ksiądz Michał Sopoćko wyjaśnia, co to znaczy, że Duch Święty jest duchem miłości i miłosierdzia, jak mówi Faustyna, to pisze ksiądz Michał, ilekroć Pismo Święte mówi o miłości Boga ku ludziom, mówi o Jego miłosierdziu. Więc możemy powiedzieć, że to miłosierdzie Boże rozlane jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Duch Święty w nas jest. Pismo Święte mówi, że został nam dany. Pytanie tylko, czy my jesteśmy w Nim? Czy masz osobistą relację z Duchem Świętym? Gdybym was zapytała o Jezusa, to wszyscy mi powiecie na pewno, że tak. Bóg Ojciec, ta relacja też jest jasna. On jest Ojcem, ja jestem Jego dzieckiem, ale Duch Święty? Jak wygląda Twoja relacja z Duchem Świętym? Czy w ogóle wygląda? Może potrzebujesz nawrócenia w tej kwestii? Ja potrzebowałam. Był taki moment w moim życiu, który nazywam właśnie nawróceniem do Ducha Świętego. Otwarcia serca na Jego przyjście z nową mocą. To nie tak, że ja Go wcześniej nie znałam, nie modliłam się do Niego, nie doświadczałam Jego mocy, no bo by mnie tutaj nie było. Ale często było tak, że modliłam się, przyjdź Duchu Święty, ale miałam swój plan. Ja chciałam mieć kontrolę nad moim życiem. Więc to była modlitwa w stylu, przyjdź Duchu Święty i zrealizuj moje pomysły. Jak idziesz do szefa w firmie, dajesz mu projekt do podpisania tylko. I to jeszcze u mnie było tak, że tak wiecie, w miarę bezpiecznie, nie? Żeby
bez przekraczania jakichś tam swoich ograniczeń, żeby mieć w miarę możliwości święty spokój. I kiedy mi Duch Święty to pokazał, to zobaczyłam ten rozdźwięk między moją prośbą przyjść Duchu Święty, a moim życiem. Tym, że z jednej strony Go zapraszam, a z drugiej strony nie pozwalam Mu przemienić mojego życia. I wtedy podjęłam decyzję. Tak, przyjdź Duchu Święty i zrób, co chcesz w moim życiu. No i się zaczęło. Bo kiedy otwieramy serce Duchowi Świętemu i oddajemy Mu stery naszego życia, to wtedy wszystko się zmienia. Nic już nie jest takie samo. I to jest cudowne. Nowe myślenie, nowe mówienie, nowe patrzenie, nowe słuchanie, nowe serce, nowe życie po prostu. I gdybyście zapytali kogoś, kogokolwiek, kto doświadczył nowego wylania Ducha Świętego, co się zmieniło w twoim życiu, to każdy wam powie, nic już nie jest takie samo. Po prostu nie da się żyć jak dawniej. I to jest łaska. To jest miłosierdzie w mocy Ducha Świętego. Faustyna też o tym pisze. Skoro raz oddamy się wpływowi Ducha Bożego, to On sam dopełni tego, czego nam nie dostawać będzie. Ważny jest moment w naszym życiu, kiedy właśnie oddamy się wpływowi Ducha Bożego. Moment, w którym otwieramy tak świadomie nasze serca na Jego przyjście z nową mocą, bo Duch Święty w nas jest. Otrzymaliśmy Go w chrzcie, w bierzmowaniu, przyjmujemy Go w każdym sakramencie. Ale potrzeba takiego świadomego otwarcia serca na Jego obecność. I jeśli tego jeszcze nie doświadczyłeś, to proś Boga o tę łaskę. Poproś wspólnotę, niech się pomodli o to dla ciebie. Jezus powiedział, o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, ja to spełnię. A ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela dawam, aby z wami był na zawsze. Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 14 i dalsze. A więc kiedy modlimy się o Ducha Świętego, to możemy mieć pewność, że On przychodzi, bo Jezus tak powiedział. I jest nam dany na zawsze. Ale to nie jest tak, że raz powiem, Duchu Święty, otwieram Ci moje serce i już teraz wszystko będzie po Bożemu w moim życiu. Oby tak było. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Ale ja z doświadczenia wiem, że to jest nieustanna walka o to, żeby żyć według ducha, a nie według ciała. I to jest decyzja, którą musimy codziennie odnawiać, bo jesteśmy słabi. I Faustyna była tego świadoma. I dlatego pisała, modliłam się nieustannie, nieustannie, aby mnie Jezus wzmocnił i dał mi moc Ducha swojego świętego, żebym mogła spełnić we wszystkim Jego świętą wolę, bo od początku znałam i znam słabość swoją. I kiedy miała chwilę czasu, pisała, tę chwilę czasu poświęciłam modlitwie o światło Ducha Świętego. W innym miejscu, rano, starałam się być pierwsza w kaplicy. Przed medytacją miałam jeszcze chwilę czasu na modlitwę do Ducha Świętego. Ja na przykład od kilku lat, pierwsze co robię rano, jak się obudzę po znaku krzyża, wyciągam ręce do Boga i mówię, Duchu Święty, ten dzień należy do Ciebie. I naprawdę ten dzień wygląda inaczej niż kiedyś. Przeczytałam czyjeś świadectwo, ktoś tak robił i spodobało mi się. Wstajesz rano, myjesz zęby, jedziesz tramwajem do pracy, wołaj o Ducha Świętego, żeby przyszedł i namaścił Cię swoją mocą na ten rozpoczynający się dzień. Masz ważną rozmowę, jakąś sprawę do załatwienia, przerwę na obiad. Proś Ducha Świętego, żeby był w Tobie, żeby Cię prowadził. I tak aż do wieczora. Nie bój się tracić czasu na modlitwę do Ducha Świętego. W jednym miejscu w dzienniczku Faustyna pisze, długo się modliłam do Ducha Świętego, aby raczył mi udzielić swego światła. A w innym, w tej chwili, kiedy wzięłam pióro do ręki, króciutko modliłam się do Ducha Świętego. Wszystko zależy od sytuacji, w jakiej jesteśmy.
Duch Święty jest zawsze z nami. I chodzi o to, żebyśmy my byli z Nim. I to było wielkim pragnieniem siostry Faustyny. Pisała: pragnę zawsze żyć w Twojej, Duchu Boże, obecności. I my jesteśmy powołani do tego, żeby żyć w Duchu Świętym, żeby chodzić w Bożej obecności. I wiecie, to nie jest jakieś takie wow, idę w Bożej obecności, przede mną obłok, za mną słup ognia i idę. Niech wszyscy widzą, że ja idę w mocy Ducha Świętego. Chodzić w Duchu Świętym to jest decyzja. Decyzja wiary i zaufania Bogu. Żyć w Duchu Świętym to znaczy najpierw przyjąć Boże miłosierdzie, Bożą miłość i mieć świadomość tego, że jestem grzesznikiem, marnym, słabym, ale ukochanym przez Boga, zbawionym przez Jezusa, który umarł za moje grzechy i zmartwychwstał. Żyć w Duchu Świętym to codziennie na nowo zapraszać Jezusa do swojego życia, ogłaszać Go swoim jedynym Zbawicielem i Panem i otwierać serce na moc Ducha Świętego, który nas prowadzi we wspólnocie Kościoła, który nas obdarza swoim miłosierdziem. I kiedy doświadczamy w życiu miłosierdzia Boga w mocy Ducha Świętego, to nie jest to tylko dla nas. Jesteśmy wezwani do tego, żebyśmy my byli miłosierni. Mamy czynić miłosierdzie sobie nawzajem, ale to ma być miłosierdzie w mocy Ducha Świętego. Bo jeżeli tak nie jest, to wcale to nie jest miłosierdzie. To może być dobroczynność, jakieś akcje charytatywne, uprzejmość, życzliwość, nawet wielka hojność z naszej strony. Ale to jeszcze nie jest miłosierdzie. Może ktoś z Was zwątpił teraz, bo myślał, że całe życie czyni miłosierdzie, a ja tam mówię Wam teraz, że nie. Bo prawdziwe miłosierdzie jest wtedy, kiedy czynimy je z miłości do Boga, kiedy widzimy w drugim człowieku Jezusa. A to jest niemożliwe bez Ducha Świętego. Miłosierdzie ma na celu zawsze prawdziwe dobro człowieka. Więc nie tylko to materialne, to co na ziemi, ale zbawienie. Jakiś czas temu ktoś miał urodziny, śpiewaliśmy 100 lat. I jeden z księży zamiast 100 lat zaczął śpiewać: wiecznie, wiecznie, niech żyje, żyje nam. No to jest właśnie to, słuchajcie, żebyśmy sobie życzyli życia wiecznego. Po co nam 100 lat w zdrowiu, szczęściu, pomyślności? Ale życzyć komuś życia wiecznego. Przyprowadzić kogoś do osobistego spotkania z Jezusem, żeby miał życie wieczne. To jest miłosierdzie. Jeśli chcemy być prawdziwie miłosierni, potrzebujemy też być w ciągłym dialogu, w takiej bliskiej relacji z Duchem Świętym. Tak, żeby to Boże miłosierdzie rozlewało się przez nas na ludzi. Miłosierdzie Ducha Świętego, miłosierdzie w mocy Ducha Świętego, nie nasze. Bo my nie znamy drugiego człowieka tak, jak go zna Bóg. I jeśli On nas posyła do kogoś, kto potrzebuje miłosierdzia, to trzeba najpierw pytać Ducha Świętego, co On chce uczynić przez nas, dla tej osoby. Jak, gdzie, kiedy. Potrzebujemy więc słuchać, nasłuchiwać. A do tego potrzebna jest cisza. Czas spędzony w ciszy na modlitwie, słuchaniu Słowa Bożego. Ale też cisza serca pośród zabieganej codzienności. Faustyna też o tym pisała. Staram się, aby wśród dnia być wierną Duchowi Świętemu i czynić zadość Jego wymaganiom. Staram się o ciszę wewnętrzną, abym mogła słyszeć Jego głos. Jezus mówił: czuwajcie. Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
To jest mowa o powtórnym przyjściu Jezusa, ale też o naszej codzienności. W chwili, w której się nie domyślasz, Pan do ciebie przyjdzie. W drugim człowieku, w jakiejś sytuacji, wydarzeniu. Ktoś prosi o modlitwę, potrzebuje pomocy. I trzeba pytać Ducha Świętego, co mam robić? Co Ty chcesz uczynić przeze mnie? Wiecie, trzeba mieć takie stałe łącze z Duchem Świętym. Bo z Wi-Fi to różnie bywa. Stałe łącze. I to za darmo. Żadna sieć telefonii komórkowej Wam nie da takiego abonamentu i takiej promocji. Tylko gdybyśmy tak sobie porównali, ile czasu spędzamy na tych mniejszych czy większych klawiaturkach, a ile poświęcamy właśnie na tę łączność z Duchem Świętym, na słuchanie Go w ciszy. Żeby być prawdziwie miłosiernym, potrzebujemy słuchać Ducha Świętego, ale też rozeznawać to, co słyszymy. I tu bardzo pomocnym jest mieć stałego spowiednika, kierownika duchowego. Faustyna jest dla nas pięknym wzorem tutaj. Ona radziła się spowiednika, rozmawiała z kierownikiem. I to pomagało jej i może pomóc też nam uwrażliwiać nasze serce, tak żebyśmy sami umieli rozpoznawać ten głos Ducha Świętego w nas. A kiedy będziesz słuchać, Bóg będzie cię posyłał i będzie ci objawiał, pokazywał, co masz robić, jak, gdzie. I będzie działał z mocą. Tak jak to było w scenie ewangelicznej, kiedy Jezus wsiadł do łodzi Piotra i nauczał tłumy. I Piotr słuchał tego nauczania, a potem usłyszał słowo skierowane osobiście do niego. Wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. No i Piotr ma problem, bo logiczne jest, że w dzień nie zarzuca się sieci i nie łowi ryb. I co teraz? A Jezus mówi wyraźnie. I wtedy Piotr odpowiada, okej, na Twoje słowo. I zostawia swoje myślenie, swoje przekonania, swoje doświadczenie, swoje obawy o tym, co pomyślą inni. Wstyd? No bo co będzie, jak się nie uda? Znacie to skądś? Ja znam. A jeżeli chcemy być miłosierni w mocy Ducha Świętego, to musimy być gotowi na to, że Bóg nas pośle tam, gdzie może nie chcielibyśmy pójść. Musimy być gotowi zrezygnować z naszych utartych schematów myślenia, działania i iść mimo lęku i obaw, ale na słowo Jezusa. Bo wtedy dzieją się cuda. To jest miłosierdzie w mocy Ducha Świętego. I czasem faktycznie idziemy w mocy, chociaż wiemy, że ona nie jest z nas, że nosimy ten skarb w naczyniach glinianych. Ale czasem idziemy z siłą przekonania, a czasem drżący jak osika, w słabości, pustka w głowie. Ale idę na słowo Jezusa, w posłuszeństwie Duchowi Świętemu. Faustyna opisuje w dzienniczku takie wydarzenie, które obrazuje to, co robi z nami Duch Święty, kiedy pozwalamy Mu się prowadzić. To jest sytuacja, kiedy rano przychodzi do furty 5 bezrobotnych, chcą wejść do klasztoru, no i delikatnie mówiąc, nie są zbyt kulturalni. No i Faustyna ma do nich wyjść i się boi. I się zastanawia, czy ma wyjść, otworzyć, czy ma tylko przez okienko. I wtedy pisze, jednak w jednej chwili usłyszałam głos w duszy. Idź i otwórz furtę i rozmawiaj z nimi z taką słodyczą, z jaką rozmawiasz ze mną. Natychmiast otworzyłam furtę i zbliżyłam się do najgroźniejszego i zaczęłam z nim mówić z taką słodyczą i spokojem, że oni sami nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. I zaczęli też rozmawiać delikatnie. I powiedzieli, no to trudno, jeżeli klasztor nie może nam dać roboty. I odeszli ze spokojem. I pisze Faustyna. O jak dobrze jest działać pod tchnieniem Bożym.
Właśnie o to chodzi, żebyśmy działali pod tchnieniem Bożym. Duch Święty jest tchnieniem Boga. I do tego, żebyśmy mogli właśnie tak żyć, potrzebujemy jeszcze Maryi. Potrzebujemy mieć relację z Maryją. Ona jest oblubienicą Ducha Świętego i może nauczyć nas, jak otwierać się na Jego działanie, jak odpowiadać tak na każde wezwanie Ducha Świętego. Tak jak to było w Kanie Galilejskiej. Powiedziała: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. No i słudzy nalewają tą wodę. Może myśleli, jaki to ma sens w środku imprezy nalewać wodę do stągwi, które służą do oczyszczeń. No ale Maryja powiedziała: zróbcie, co wam powie Jezus. A Jezus powiedział: napełnijcie stągwie wodą. I tak się czasem zastanawiam, co ci słudzy musieli przeżywać, kiedy im Jezus kazał zanieść tą wodę staroście weselnemu. No bo wyobraź sobie, jesteś sługą i niesiesz jakimś dzbanie wodę staroście weselnemu. On myśli, że to jest wino, a ty wiesz, że to jest woda. I to wcale nie woda do picia, tylko woda ze stągwi do oczyszczeń. Nie wiem, może oni nie mieli oporów, może szli, bo im Jezus powiedział. Ja to bym na pewno miała różne wątpliwości i ale. A oni idą na słowo Jezusa i dzieje się cud. I tak samo może być w naszym życiu. Duch Święty chce się Tobą posługiwać. Duch Święty chce czynić miłosierdzie przez Ciebie, jeśli Mu na to pozwolisz. Podsumowując i zbierając to wszystko razem, potrzebujemy miłosierdzia Boga zawsze, w każdej chwili. I Bóg nam je daje w mocy Ducha Świętego. Każde działanie Boga w nas jest miłosierdziem. I działanie Ducha Świętego w nas to jest miłosierdzie. Jesteśmy wezwani, żeby czynić miłosierdzie w mocy Ducha Świętego. To znaczy z miłości do Jezusa. Mając na celu prawdziwe dobro człowieka, zbawienie. Będąc w bliskiej relacji z Duchem Świętym. Stałe łącze. Słuchać. Pytać, rozeznawać i wreszcie iść tam, gdzie Duch Święty nas posyła, na słowo Jezusa, z Maryją, Matką Miłosierdzia.